Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zaczynam nagrywać serię filmów z ulubieńcami kosmetycznymi roku 2020. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie moje kosmetyki, które stosowałam do pielęgnacji skóry pod oczami. I zanim będę je omawiać, to powiem Wam, że ten rok z jednej strony był dobry, jeśli chodzi o czas na pielęgnację, bo jednak po pracy ja rzadko wychodziłam z domu. Zwłaszcza w porze wiosennej i później jesiennej, bo jednak gdzieś tam latem bardziej byłam taka aktywna fizycznie. Ale tak czy siak tego czasu na pielęgnację miałam dość dużo, a ponadto schudłam sporo w tym roku, więc stan mojej skóry nie tylko pod oczami, ale i twarzy i na całym ciele drastycznie się zmienił i to chudnięcie nie było dobre, zwłaszcza w tym wieku, kiedy skóra się starzeje, a dodatkowo chudnięcie nie było dobre. To był taki bardzo dla mnie stresujący rok i ja w przeciwieństwie do wszystkich moich znajomych chudłam. One mówiły, że zdecydowanie przytyły, że jednak stres powodował w nich to, że zajadały go, a u mnie jest zawsze odwrotnie. Kiedy ja się stresuję, to mój żołądek się zaciska i ja wtedy jeść nie mogę. Dodatkowo jeszcze, jak wiecie, chorowałam i w sumie jestem dalej chora, jestem na lekach. W tym momencie jest zdecydowanie lepiej, ale jednak to ta strata tych 10 kg odbiła się jednak na stanie mojej skóry. Natomiast z drugiej strony była ta pielęgnacja i tej pielęgnacji było naprawdę sporo, bo jakoś ten makijaż był taki bardzo minimalistyczny i gdzieś tam jak się siedzi w domu, rzadko się człowiek maluje. Kiedy praca moja była zamknięta, myśmy cały czas chodziły do pracy, to też ten makijaż nie był nikomu potrzebny. Ja jakoś nie potrzebowałam tego, żeby robić sobie taki full makijaż. On był bardziej taki delikatny, głównie podkład rzęs, ewentualnie brwi, i cały czas jednak stawiałam na tą pielęgnację. I jak patrzę na ilość zużytych kremów pod oczy, to aż zastanawiam się, jak to się stało, że tyle tych kosmetyków zużyłam. No tak, dodatkowy czas, a po drugie ja mam tak z kosmetykami pod oczy, że bardzo często nakładam 2-3 kremy i chyba stąd to zużycie było takie dość spore. Jeśli chodzi o te kosmetyki, to powiem Wam, że głównie bazowałam na sprawdzonych kosmetykach, które odkryłam kilka lat temu. I jakoś tak trudno mi było jakby odstawić te kosmetyki, które kiedyś mi się sprawdziły rok temu, 2 lata temu, bo jednak one robiły dobrą robotę. Ponadto zauważyłam też, że te kosmetyki niwelują też jakiś taki stres, nieprzespane noce i rozpulchniają też moją skórę pod oczami, bo ja jak chudnę, to chudnę od głowy do pasa i zauważyłam, że moja skóra pod oczami bardziej jest przesuszona niż cała twarz, a ponadto zapadła mi się tutaj ta skóra, zwłaszcza w dolinie łez, więc widziałam, że niezbyt dobrze tutaj się dzieje, więc nakładałam tych kosmetyków warstwowo bardzo, bardzo dużo, ale jak patrzę tutaj na te wszystkie opakowania, to zauważyłam, że jednak w roku 2020 nie miałam takich kosmetyków bardziej rozcieńczonych pod oczy, czyli nie stosowałam ser, za wyjątkiem jednego. Jakoś nie czułam potrzeby kupowania specjalnego serum pod oczy. Głównie bazowałam na kremach. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej płynne kosmetyki, to ja stosowałam pod oczy wszystkie te esencje, czy też lotiony i toniki, takie mocno nawilżające, także na skórze pod oczami.
i zdecydowałam, że nic mi tutaj nie jest dodatkowo potrzebne, bo te esencje, które stosowałam i te lotiony zdecydowanie nawilżały moją skórę i stanowiły jakby taką bazę pod właściwy krem. No i tak to wyglądało. Nieciekawy rok, jak dla mnie bardzo, bardzo stresujący. Oczywiście to też wpływało na stan mojej skóry, wiele nieprzespanych nocy. W sumie nic jakiegoś takiego drastycznego się nie stało, jeśli chodzi o ilość zmarszczek. Ja też nie mam jakiegoś takiego problemu z cieniami i obrzękami, chociaż po takiej nieprzespanej nocy, kiedy mam skórę taką bardziej obrzękniętą, to ona lepiej wygląda, dlatego że ten obrzęk powoduje, że ta dolina łez jest bardziej wypchana, no i oczywiście zmarszczki nie są tak bardzo widoczne, ale no ja po prostu nie borykam się z opuchlizną ani z przebarwieniami, choć takie kremy tutaj się też będą pojawiały. No i cóż, na sam początek opowiem Wam o kosmetykach, które stosuję już od wielu lat i w tym roku ich było naprawdę sporo. Myślę, że te osoby, które oglądają mnie tak może nie codziennie, ale oglądają każdy mój film, to wiedzą, co pokażę tutaj w tym filmie. Natomiast myślę, że i widzę to po subskrypcjach, że jest sporo nowych osób, które zasubskrybowały mój kanał, czy też odwiedzają mój kanał, więc myślę, że warto też o tych kosmetykach jeszcze raz opowiedzieć i tak pokazać Wam tutaj taki jakby całokształt mojej pielęgnacji. Tu w kartonie też są wszystkie moje notatki, które gdzieś tam sobie spisywałam, jak stosowałam dany kosmetyk. Pisałam sobie, czym się sprawdził, jakie ma składniki, ale chyba dzisiaj nie będę zaglądała do tych notatek. No zobaczymy, czy będę dokładnie pamiętała, jak dany kosmetyk mi się sprawdził. Natomiast jeśli chodzi o te kosmetyki, do których powracam rok w rok, no to ja już je tak dobrze znam, że nie będę miała tutaj jakiegoś większego problemu z ich omówieniem i przekazaniem Wam takiej szerszej mojej opinii. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, że cały czas stosuję kremy marki Senel i w tym roku, jak widzicie, zużyłam dwa opakowania, trzecie opakowanie, czyli krem korygujący, optymalizujący, przepraszam, używam właśnie w tym momencie. No tutaj jakaś jedna, nie wiem, czwarta tego kosmetyku została zużyta, ale to dobrze, że wróciłam do tego kremu optymalizującego, bo już zauważyłam, jaka jest różnica pomiędzy właśnie korygującym a optymalizującym, bo bardzo często Wam mówiłam, że nie widzę żadnej różnicy, jednak jakaś tam różnica się tutaj ujawniła w ostatnich tygodniach. Kremy marki Senel to, jak wiecie, jedne z moich ulubionych, dlatego że one mają dość lekką konsystencję, ale dają bardzo wysoki poziom takiej regeneracji i nawilżenia, a dodatkowo ten korygujący redukuje właśnie cienie pod oczami, nawilża i wygładza. To jest taki krem, który sprawdza się i w dziennej, i mojej też popołudniowej pielęgnacji. I właśnie tej popołudniowej pielęgnacji w tym roku było dość, no właściwie każdego dnia ona występowała. I kiedy po pracy zmywałam tam, powiedzmy, brud, jeśli nie miałam makijażu, wiecie, jakiś tam pył i nie wiem co jeszcze, smog na przykład, czy też po prostu chciałam odświeżyć swoją skórę przed tą popołudniową pielęgnacją, to ja nakładałam sobie właśnie maskę w kremie i taką solidną warstwę kremu pod oczy, czyli u mnie występuje ta dzienna, popołudniowa i nocna pielęgnacja. No i tak, i ten krem rzeczywiście i optymalizujący, i korygujący to są takie kremy, które dają mi taki bardzo wysoki komfort nawilżenia mojej skóry. Ponadto moja skóra pod oczami jest niezwykle cienka i tam widać wszystkie żyłki. Zawsze zazdroszczę osobom, które mają taką grubą skórę i widać, że skóra pod oczami też ma tam odpowiednią warstwę i jeszcze, wiecie, warstwa
lekkiego tłuszczyku też pomaga. No niestety ze mnie tego tłuszczu zeszło dość dużo. Nie narzekam absolutnie, że schudłam, bo bardzo dobrze się czuję w tej wadze, jaką mam w tym momencie. No jednak to, jeśli chodzi o twarz, to tutaj no spore spustoszenie się zadziało w związku z utratą tej warstwy takiej tłuszczowej. No i cóż, i ta skóra jest cieniutka. Jakoś nie zauważyłam, żeby pojawiły mi się dodatkowe takie bruzdy, zmarszczki, więc myślę, że ta pielęgnacja dobrze na tą moją skórę wpływała. Ponadto zrobiłam też jeden zabieg taki u doktor, pani doktor z zakresu medycyny estetycznej. Był to zabieg, jeśli dobrze pamiętam, NanoSoft. I jakoś niby widziałam różnicę po tym zabiegu, ale później już nie ponowiłam, bo te zabiegi jednak trzeba było robić co jakiś czas, takie tam były chyba trzy-czterotygodniowe przerwy. Ja jednak nie wróciłam, bo no, znowu pandemia się pojawiła, a ja jednak unikałam kosmetyczek w tym roku, nie byłam tylko na tym zabiegu NanoSoft i no nie wiem, czy on w ogóle mi pomógł. Tutaj gdzieś tam jakiś taki film nagrałam o tym zabiegu, ale no po tym jedynym zabiegu jakoś się nie zauważyłam specjalnej różnicy. Bardzo możliwe, że też tam było to takie nawilżenie gdzieś tam zaaplikowane głębiej. Natomiast jednak te kosmetyki, które tutaj mam przed sobą, one sprawiły właśnie, że jakoś nie zauważam takich bardzo dużych zmian. Oczywiście mam swoje zmarszczki, kurze łapki. Najbardziej mi właśnie przeszkadza tutaj to zagłębienie, właśnie ta dolina łez, która jakby się dodatkowo jeszcze pogłębiła. No i wracając jeszcze do tych kosmetyków z marki Senel, ta konsystencja jest dość lekka, ale daje takie właśnie bardzo silne i nawilżenie, ale przede wszystkim odżywienie skóry. Nie wiem, czy wszystkim będzie to pasowało, bo te kremy pozostawiają taką rozświetloną, lekko natłuszczoną warstwę pod oczami. Oczywiście w nocnej pielęgnacji to mi absolutnie nie przeszkadzało, w dziennej też nie, bo jednak nakładam korektor i te korektory też wybierałam raczej nawilżające. I jednak mimo tej tłustej warstwy i kosmetyku pielęgnującego, a później korektora, to jednak to było takie dobre dla mojej skóry. Nic tutaj się nie zsuwało, nic się nie rozwarstwiało. Ta skóra może zbyt mocno się też błyszczała, połyskiwała i bardziej uwydatniała właśnie tą dolinę łez, ale jednak no nie mogłabym tutaj pudrować tej okolicy oka, bo bardziej bym ją przesuszyła. I tutaj powiem Wam, jaka jest różnica. Znaczy, ta różnica jest taka minimalna. Głównie chodzi o konsystencję. Jeśli chodzi o krem korygujący, on ma lżejszą konsystencję, natomiast ten optymalizujący jest bardziej zagęszczony, ale efekt jakby pielęgnacyjny jest bardzo, bardzo podobny. No i to są moje kremy, to są jedne z moich ulubionych kremów, oczywiście naturalne, więc no tutaj ta pielęgnacja jest bardziej bezpieczna, która też nie podrażnia skóry pod oczami. Wiecie, jak to jest z naturalnymi kosmetykami. Słyszę, że moja pralka się wyłączyła, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, że za chwilę zrobię przerwę, żeby mnie nie rozpraszała. Więc naturalna pielęgnacja jest w moim przypadku jest dobra, bo ja rzadko spotykam się z jakimś uczuleniem, ale wiem, że wiele osób ma problem z naturalnymi kosmetykami, bo jakiś tam składnik może uczulać. Tu w moim przypadku niczego takiego nie było. I tak, powiedziałam Wam, że właśnie ten optymalizujący niweluje opuchliznę, natomiast ten korygujący nawilża, regeneruje, redukuje cienie i wygładza. Dodatkowo
jeśli chodzi o opakowanie, szklana butelka z pompką. I tutaj w przypadku tego kremu, jeszcze kolejnego, powiem Wam, że starajcie się naciskać tą pompkę tak nie do końca, tak jakby zatrzymujcie się w połowie, dlatego że ten krem jest niezwykle wydajny. Może się Wam będzie wydawało, że taka mała kropelka będzie zbyt mała i nie da Wam takiego komfortu odżywienia, regeneracji, jednak nie, to wystarczy wklepać niewielką ilość. Ten krem też później jakby przeistacza się, ma taką formułę bardziej olejkową i naprawdę niewielka ilość tego kremu wystarczy na to, żeby czuć nawilżenie. I tutaj w dziennej pielęgnacji ja z tymi kosmetykami czuję nawilżenie od rana do późnego popołudnia. I to jest dla mnie wyznacznik, że ta moja skóra cały czas jest gdzieś tam w ciągu dnia, nawet pod tym korektorem, bardzo dobrze nawilżona. Także te kremy są świetne. Ja wiem, że wiele z Was z mojego polecenia je kupiło. No i jeszcze tutaj mogę tylko powiedzieć o tym zapachu, że nie zawsze Wam on odpowiadał. Ja, tak jak Wam też często powtarzałam, tego kremu nakłada się tak niewiele i ten zapach gdzieś tam się ulatnia. Ja go nawet nie czułam, dopiero kiedy zobaczyłam w komentarzach, że Wam ten zapach przeszkadza, że Wy go czujecie, to dopiero wtedy powąchałam i rzeczywiście zauważyłam, że te kremy mają swój taki specyficzny zapach, taki bardziej ziołowy, jakby lekko sfermentowany. No ale wiecie, jak ma krem działać, to już nieważne, jaki ma zapach. Oczywiście byłoby świetnie, gdyby pachniał. Pralka wyłączona, więc może będzie trochę spokoju. Więc mówiłam Wam o tym, że, no, że te kremy nie pachną, no trudno, no nie pachną, ale działają i to jest chyba najważniejsze. Zresztą zobaczcie, ja zużyłam 2 pełne opakowania i jestem właśnie w trakcie używania tego trzeciego kosmetyku. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miała z tych kremów z marki Senel zrezygnować. Oni mają na swojej stronie tylko te 2 kremy, więc cóż, ja zachęcam do zakupu. No wiem, już to chyba powiedziałam, że wiele, wiele osób z mojego polecenia kupiło. Byłyście zadowolone, czy też jesteście zadowolone. Jeśli możecie zostawiać też komentarz pod filmem i odnosić się do poszczególnych tych kosmetyków, może miałyście, może nie wiem, macie jakąś inną opinię o nich, to koniecznie piszcie. To myślę, że pomoże innym też tutaj przychodzącym i słuchającym tego, co ja tutaj mówię. Jeszcze coś muszę zrobić. Jak zwykle źle ustawiłam kamerę, chyba teraz jest lepiej. No i tak, i oczywiście po kremach Senel, o czym mogę tutaj powiedzieć, oczywiście Sensum Mare, tu jest użyte opakowanie, to jest Algo Eye, puste opakowanie, właśnie, bardzo dobrze, że wyjęłam, to teraz Wam pokażę, tu jest no, prawie pełne, trochę też go zużyłam, też mniej więcej w tym samym czasie zaczęłam używać Senel i Sensum Mare. To jest krem, który tutaj producent napisał, że to jest krem bogaty pod oczy, o działaniu przeciwzmarszczkowym, rozjaśniającym oraz zmniejszającym opuchnięcie. Troszkę wymyśliłam niż dojrzałam. Dla mnie i chyba też często Wam mówiłam, jest to najlepszy krem nawilżający dla mnie z tych, które miałam do tej pory. I rzeczywiście to nawilżenie, zresztą ja zawsze stawiam na nawilżenie, bo kiedy moja skóra jest przesuszona, to ona jest taka szara, i taka, zwłaszcza pod oczami, ona jeszcze bardziej jakby jest zapadnięta. I nawilżenie daje mi też takie rozpulchnienie, czyli ja tak, wiecie, dążę do tej opuchlizny, bo rzeczywiście wtedy zdecydowanie mniej widać moje zmarszczki. I teraz mi się przypomina, że jak przychodziłam do pracy i mówiłam koleżankom, nie tylko w pracy, ale gdzieś tam, powiedzmy, spotkane znajome gdzieś w sklepie, czy nie wiem,
na zewnątrz i mówiłam, że fatalnie się czuję, miałam kolejną nieprzespaną noc i one właśnie wszyscy mi mówili, ale wyglądasz tak dobrze. No i ja wiedziałam, że to jest związane właśnie z tą opuchlizną, że ta skóra jest taka bardziej, wiecie, wypchnięta i mniej widać te zmarszczki, więc w mojej pielęgnacji ważna jest ta warstwa taka natłuszczająca, ale ja przede wszystkim stawiam właśnie na nawilżenie. Oczywiście regeneracja, działanie przeciwzmarszczkowe, to jest bardzo, bardzo istotne i ważne, ale zauważyłam, że kosmetyki nawilżające, to będą kremy do twarzy, do ciała, do włosów, to jest podstawa, tak, w mojej pielęgnacji. No i ten kremik z Sensu Mare właśnie daje mi taki najwyższy stopień, najwyższy poziom nawilżenia mojej skóry. Ten krem ma bardzo ciekawą konsystencję, on nie jest lekki. On jest dość treściwy i on przepięknie rozprowadza się na skórze pod oczami i mi się wydaje, że z każdym opakowaniem jakby ten krem daje, nie wiem, pewnie on jest wciąż taki sam, ale kiedy właśnie sięgam po kolejne opakowanie, to wydaje mi się, że on jest jeszcze lepszy dla mnie, że on jeszcze więcej mi daje właśnie i w ostatnim czasie też odkryłam tą niezwykłą formułę tego kremu i on rozprowadza się na skórze pod oczami tak jakbym, nie wiem, nakładała jedwab i tutaj nie ma żadnego, wiecie, takiego ciągnięcia skóry. Oczywiście zazwyczaj każdy krem wklepuje w swoją skórę i dopiero ewentualnie gdzieś tam rozcieram, chociaż rzadko to robię, ale ta formuła jest właśnie taka śliska, taka muślinowa, taka właśnie jedwabista. To mi się podoba i od razu widzę takie właśnie wygładzenie, tak? Zresztą to chyba same zauważacie, że po aplikacji, kiedy robimy demakijaż, nakładamy jakieś tam, powiedzmy, esencje, serum ewentualnie, już jest dobrze, ale kiedy nałożymy taki krem, który tak ładnie przylega do skóry i pięknie się rozprowadza i daje już ten poziom nawilżenia tuż po aplikacji, to od razu ta skóra bardzo ładnie wygląda, bo ja nie wierzę w takie kosmetyki, które dają efekt taki natychmiastowy. Nie ma takiego kosmetyku, ja się z takim nie spotkałam. Natychmiastowy efekt daje podkład, korektor, nie wiem, tusz, kredka do brwi, cienie, pomadka, natomiast pielęgnacja musi trwać i to no wiele lat, tak, żeby uzyskać jakiś efekt, to trzeba być systematycznym, konsekwentnym, dobierać odpowiednie kosmetyki do potrzeb skóry, obserwować swoją skórę bez przerwy. Ja wiem, że to może niektórych denerwować, że ja tak mówię, że ja, nie wiem, patrzę w to lusterko i tylko, nie wiem, zachwycam się swoją skórą, czy nie wiem, jak to jest odbierane, ale zawsze to jest źle odbierane, kiedy mówię, że trzeba właśnie patrzeć w lustro, obserwować tą skórę. Jeszcze najlepiej jest takim lusterkiem właśnie powiększającym i bardzo się cieszę, że mam to lusterko, które 10 razy powiększa jakby obraz i ja wtedy doskonale widzę, co dzieje się na mojej skórze i wtedy dobieram odpowiednie kosmetyki. No i Sensu Mare naprawdę to jest, no, ja nie wiem, czwarty, piąty rok, to jest chyba ich pierwszy kosmetyk. Nie, co ja mówię, pierwszy to było serum. No teraz mi się przypomniało, że mam jeszcze jeden fenomenalny kosmetyk od Sensu Mare, ale to będzie całkiem inny odcinek. No ja uwielbiam i tak samo markę Senelli, jak i Sensu Mare i ona jest ze mną już tyle lat i nie mogłabym się właśnie z tymi kosmetykami rozstać. Co jeszcze mogę powiedzieć, to nawilżenie może nie jest aż tak bardzo długotrwałe. Ja bardzo lubię używać właśnie tego kremu, kiedy nakładam sobie maskę, bo trzymam tą maskę, a maskę mogę też trzymać tej popołudniowej pielęgnacji i nawet 2 godziny, jeśli nałożę, jeśli nie zastyga na przykład, albo jak zastyga, nałożę olejek i wtedy właśnie najczęściej sięgam po to nawilżenie z Sensu Mare. Natomiast ten krem,
on ma tak dobre nawilżenie i niektóre kremy, które tutaj będę Wam pokazywała, mają bardziej takie wartości odżywcze, regenerujące, to ten krem stawiałam jako pierwszy krok, czyli taką bazę nawilżającą, a dopiero później jeszcze nakładałam sobie na przykład jakiś bardziej treściwy krem. I tutaj powiem Wam o tym opakowaniu, to jest ta pompka, ten tłok, który czyści całe to opakowanie i tutaj nic nie zostaje i to jest fenomenalne właśnie opakowanie, które wydobędzie cały krem, widać ile, jakie jest zużycie i ja nauczyłam się też dozować jakby ten krem, bo robiłam błąd, wyciskałam, wiecie, naciskałam pompkę do końca i później nie wiedziałam, co z tym kremem zrobić, bo było go tak dużo, więc bardzo często te kremy pod oczami lądowały, wiecie, na całej górnej mojej części twarzy. Zresztą ja krem pod oczy nakładałam, wiecie, na podoczy, zawsze na górną powiekę, tu nad brwią i nad ustami. Dlatego też może to zużycie właśnie jest większe. I tutaj, jeśli będziecie mieć kiedyś ten krem, bardzo Was proszę, odkręćcie sobie tutaj, bo między tłokiem a końcówką jakby tej pompki jest dużo przestrzeni i tutaj sporo kosmetyku jeszcze zostaje. I tak gdzieś kiedyś odkręciłam i później właśnie takim patyczkiem kosmetycznym wygrzebywałam resztki tego kremu i chyba starczyło mi to jeszcze na jakieś 2 tygodnie, także warto to robić. No, kocham markę Sensumare taką miłością czystą. I jeszcze jeden krem, z którym w zasadzie nie rozstaję się już chyba od 5 lat. Są oczywiście przerwy, jak jest taka okazja, że widzę je w TK Maxie, wiecie, za taką kwotę 60 czy 70 zł. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki rok, że w TK Maxie pojawiła się marka Antipodes. No to ja oczywiście, jak tylko widziałam, to kupowałam wszystko po prostu. I tutaj też nie ma w tej marce żadnego złego kosmetyku, chociaż był tam, było takie serum olejowe, które miało taki zapach, że już naprawdę nie mogłam go używać, bo jeśli dany kosmetyk śmierdzi i ja wiem, że to są na przykład algi i algi muszą śmierdzieć rybą, no to wiecie, to się stosuje, co nie? Zamyka się oczy, zatyka się nos i się stosuje, bo efekty są niesamowite. Natomiast ten olejek, już nie pamiętam, jak on się nazywał, właśnie szkoda, bo tutaj mogłabym Wam też powiedzieć, że owszem, w danej marce kosmetycznej 99,99% to super kosmetyki, ale jednak to serum olejowe mi się nie sprawdziło, ale dobrze, to już nie o tym. I to jest kremik, który tam się pojawiło chyba więcej kremów pod oczy, ale ja wracam do tej wersji z kiwi. Tutaj są oczywiście fenomenalne składniki. Ja pewnie mam je tu wypisane na kartce, ale ja widzę, że ja się strasznie rozgaduję, więc już o składnikach same sobie doczytacie. I tutaj mamy 30 ml. Ja zużyłam, no jestem w połowie, 30 ml w słoiczku, tu już trzeba no niestety odkręcić i wydobyć, to mi nie przeszkadza w żaden sposób. Oczywiście fajniejsza jest pompka, ale jak mam, wiecie, dobry kosmetyk jest w słoiku, no to go nie odstawię, tylko będę go używała. I to jest taki kremik, który daje delikatne nawilżenie i taką delikatną warstwę odżywienia. On jest też lekko tłustawy, on jest taki właśnie plastyczny. Ja uwielbiam właśnie takie kremy, które nie wchłaniają się całkowicie. To od razu ja taki krem odstawiam, bo to dla mojej skóry to jest zabójstwo, bo jakby to, że on się wchłonie, to jakby dodatkowo czuję, że moja skóra jest bardziej przesuszona. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale ja czuję wtedy taki dyskomfort, że ta skóra się tak spina, sztywnieje i woła o nawodnienie. Natomiast on może nie daje mi aż takiego luksusu, wiecie, 10 godzin nawilżenia, nie, ale pod koniec dnia nie czuję absolutnie żadnego ściągnięcia na skórze. I najczęściej go używam pod makijaż, bo chyba żebym połączyła go właśnie z tym
kremem z Sensu Mare i delikatnie nałożyła na wierzch właśnie ten kremik, no to on sobie jakby poradzi. Zresztą w dziennej pielęgnacji też stosuję bardzo często 2-3 kosmetyki. Uwielbiam go, no i jak widzę jakąś promocję, czy na stronach internetowych, czy jak pojawia się właśnie w TK Maxie, no to ja nie mogę przejść koło tego kremu, tak wiecie, obojętnie. No i podoba mi się tutaj ta cała szata graficzna, znowu naturalny kosmetyk, to jest marka nowozelandzka. Tak. Także wiele takich kosmetyków przetestowałam tej marki i wciąż do nich powracam. Jeszcze mam też krem na noc do twarzy, ale o tym innym razem. I teraz przejdę do kremu Bobbi Brown. Ja go kupiłam, tak mi się wydaje, nawet nie mam słoiczka. Nie wiem, czy coś przełożyłam jakiejś znajomej, czy coś córce dałam do przetestowania, bo zostało mi tylko kartonowe opakowanie. Wydaje mi się, że ja go kupiłam na początku 2020 roku, jak kupowałam podkład z Bobbi Brown i to jest ten Extra Eye Repair Cream. Wiem, że wiele osób psioczy, że pokazuje się takie drogie kosmetyki, no i oczywiście nienaturalne. Tak, no nie wiem, co się stało, że wszyscy tak psioczą właśnie na te kosmetyki, nie wiem, z Douglasa, czy z Sephory, czy z jakichś innych kompletnie marek, które jak nie są naturalne, to są już paskudne, złe i w ogóle czynią, nie wiem, jakieś straszne podrażnienia i że tylko udają dobry kosmetyk i że tam w składzie nie ma nic innego, tylko jakaś tam, nie wiem, co tam może być, silikon powiedzmy. Natomiast nie, tak nie jest. Za taki krem trzeba zapłacić i ja już Wam chyba powiedziałam w ostatnim denku, że jeszcze go nie było. Bo ja tak mam fazę takiego nakręcania filmów, że nie wiem, co będzie się pojawiało, w jakiej tam kolejności i pewnie te treści mogą się tutaj powielać. W każdym razie krem to jest bardzo dobry krem. On ma taką masełkowatą konsystencję, nie jest może taki prosty w nakładaniu przy skórze takiej bardzo wiotkiej, ja taką właśnie mam, tak jakbym się nią chwaliła, więc ten kremik trzeba sobie tak rozgrzać albo nałożyć go punktowo, odczekać chwileczkę, rozprowadzić, no i tutaj mamy już, wiecie, full odżywienie, full nawilżenie. Przepięknie na tym kremie też wygląda korektor. Ten krem nie wchłania się całkowicie. Ja go nigdy nie oszczędzałam, dawałam grubą warstwę czy na noc, czy na dzień i nakładałam też korektor mocno nawilżający. W ciągu dnia, jak mi coś tam wlazło w załamania, to sobie rozklepywałam i było pięknie. No, jedno opakowanie zużyłam. W tym roku nie wiem, zobaczymy, czy będę chciała jeszcze po niego sięgnąć. Nie wydaje mi się, ale za jakiś czas może się pojawić, tak jak w tym roku na przykład pojawi się krem z Shiseido Benefiance Concentrat. Tak, wróciłam do niego, bo wiecie co, to jest tak, że w tych kremach to nie jest tylko zły składnik. Tam są te patenty, tam są te badania laboratoryjne. Te kremy są przebadane, one naprawdę nie zrobią Wam krzywdy. Zresztą każdy kosmetyk może zrobić krzywdę, tylko trzeba go umiejętnie dobrać, wiedzieć, na co jesteśmy uczulone. Też może trzeba umiejętnie go rozprowadzić, nie wpychać go tam gdzieś wysoko, tutaj wiecie, nie zbliżać się tak do gałki ocznej. To po prostu trzeba wszystko przetestować na własnej skórze. I co ja tutaj mam? I tutaj mi zostały już tylko moje odkrycia. Muszę jeszcze to skontrolować, czy ja czegoś nie pominęłam. Chyba nie. I teraz tak, największym moim odkryciem będzie serum. Serum pod oczy z 10% argileriną i kofeiną. To jest takie serum peptydowe z marki Basic Lab. No i to jest największe odkrycie tego roku, jeśli chodzi o pielęgnację skóry pod oczami. I teraz co ja mogę o tym kosmetyku powiedzieć? On jest specyficzny, bo to jest płyn, to jest woda, ale to jest jakaś, nie wiem, święta woda, święcona woda. Nie chciałabym tu nikogo urazić, ale rzeczywiście to było coś...
magicznego, jeśli chodzi o ten kosmetyk. Ja przetestowałam jeszcze dwa, no i chyba teraz będę testowała za jakiś czas kosmetyk z Basic Lab z retinolem, ale to, co to serum peptydowe zrobiło pod moimi oczami, to było naprawdę magiczne. Ta woda dawała niesamowity poziom nawilżenia. Ona tak pięknie nawilżała moją skórę, jednocześnie ona, wiecie, to tak jakbyśmy podlały jakąś taką wysuszoną powierzchnię, nie wiem, ziemię na przykład, to nie, i nalały dużo wody, czy nie wiem, nieraz macie może takie w kuchni jabłka, które zaczynają się marszczyć, a w momencie, kiedy je się włoży na przykład do wody i poczeka się jakiś tam czas i to ta skórka zaczyna się tak prostować, to ja tak miałam po tym serum peptydowym. Niesamowity kosmetyk, całkiem taka zaskakująca formuła, chyba był bezzapachowy. Chyba tutaj nie było żadnego zapachu. Tak dobrze regenerował skórę. Co oni tutaj napisali? Nawilżenie i ujędrnienie. I tak, to przyznam się, bo jak czytam nieraz takie opisy i często notuję sobie w tych notatkach, że nie wiem, na przykład przeczytam Wam coś tutaj, nie powiem w jakim kremie to było napisane. Na przykład, co będzie robił ten krem? Wykazuje intensywne nawilżenie, tonizuje, w pełni odżywia skórę, odżywia, wygładza, wygładza teksturę, wygładza zmarszczki, działa rozjaśniająco, doskonale odświeża oko, zmniejsza obrzęk pod oczami i tak dalej, i tak dalej. To jest brednia, bzdura. Nigdy nie miałam takiego kosmetyku, który zgadzałby się z wszystkimi tymi opisami producenta. Nigdy. Natomiast tutaj, kiedy ja widzę, że na opakowaniu jest napisane nawilżenie i ujędrnienie, to są dwa takie podstawowe składniki w pielęgnacji skóry pod oczami i to wszystko było w tej buteleczce. Także co jest jeszcze ważne, to nie jest kosmetyk, no to jest serum, wiadomo, więc sam może by nie wystarczył, ale muszę Wam powiedzieć, że jak ja wklepywałam tą kropeluńkę tutaj, no na te wszystkie moje obszary wokół oka, to ja czułam takie nawilżenie, że myślę, jak taki płyn może to nawilżenie dać. No byłam po prostu zaskoczona, a ponadto zawsze po nałożeniu właśnie tego serum zostawiałam je do takiego delikatnego wchłonięcia, ale nie całkowitego, i nakładałam jakiś tam właściwy krem dziennej, w nocnej pielęgnacji, już nawet nie wiem co stosowałam, jaki krem, bo ja to skończyłam gdzieś tam może latem, albo jeszcze pod koniec wiosny chyba to skończyłam, nie pamiętam, więc też nie wiem, jaki krem w tym momencie stosowałam, ale myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. I to ta warstwa właśnie, ta płynna, wciągała ten krem, który przychodził na to serum. Czyli była takim nośnikiem, który jakby transportował te wszystkie składniki i z tego serum, i z kremu gdzieś tam głębiej w skórę. I widziałam totalną różnicę. I w ogóle zastanawiam się, dlaczego ja jeszcze nie powróciłam do tego kosmetyku. Muszę zaraz po nagraniu tego filmu złożyć zamówienie, bo, no, bo naprawdę przypomniałam sobie, jak dobry był ten kosmetyk. I kolejne odkrycie, ach, jeszcze jeden kremik, który miałam na samym początku. W zasadzie mogłabym go tutaj nie pokazywać, dlatego że to jest krem, to jest Madara i to jest taki krem pod oczy, na, jeśli dobrze pamiętam, przeznaczony dla takiej skóry młodej, z pierwszymi oznakami. On był w takiej tubie z dzióbkiem i on był takiej lekkiej konsystencji i on stanowił u mnie też właśnie taką bazę pod krem, który nakładałam sobie czy w dziennej, czy popołudniowej, czy wieczornej pielęgnacji. Bardzo dobrze mi się sprawdził, mimo że on nie jest przeznaczony dla skóry dojrzałej, która ma tyle problemów, ale z taką wielką przyjemnością go stosowałam codziennie, niezmiennie, nigdy go nie odkładałam i on właśnie mi służył jako takie
serum, czy takie nawilżenie, delikatne nawilżenie, a później już konkretny krem wchodził. Także ten kremik też chciałabym Wam polecić. Czy ja do niego wrócę? Jak będzie na jakiejś bardzo dobrej promocji, to dlaczego nie? No i ostatnie moje odkrycie, Pyongyang Yul, i to jest krem koreański i jego tutaj jest też dość dużo. Zastyga mi w ogóle, zapowietrzam się, ale widzę, że wciąż wyłącza mi się kamera, muszę ją włączyć, więc miały być krótkie filmiki z ulubieńcami, nie wyjdzie mi to. Zostawiłam też to metalowe opakowanie, ono jest przepiękne, czarne i z tym takim charakterystycznym widokiem. Ja oczywiście tego kremu w tym pudełku nie trzymam, znalazłam je tam w kartonach, gdzie odkładałam te wszystkie zużyte kosmetyki. Tutaj właśnie mamy tubę z takim dzióbkiem i ten krem bardzo przypomina mi działaniem Bobbi Brown, bardzo. I on właśnie jest taki mocno odżywczy. To nawilżenie trwa przez cały dzień. Naprawdę tak, jak wracam wieczorem, to bardzo często sprawdzam, jak zachowuje się krem pod tym, wiecie, korektorem. I kiedy czuję, że to nawilżenie jest właśnie takie intensywne, to wiem, że to jest krem dla mnie. I po tym kremie to nawilżenie było takie samo, jak tuż po nałożeniu rano. Czy też wieczorem i rano czułam, że jest ta przyjemna warstwa nawilżająca. Tu jest jakiś ekstrakt z czarnej herbaty, zresztą on jest naładowany mnóstwem fenomenalnych składników, więc tak, ten kosmetyk jest świetny. Nie wiem, czy Wam powiedziałam, chyba tu jest 25 ml, więc też na długo mi starczy, ale już ta tubeczka, ona tutaj ma jeszcze sporo powietrza. Ja nie tak dawno zaczęłam go stosować, jakieś półtora miesiąca temu, nie pamiętam, ale bardzo, bardzo, bardzo go lubię. I postanowiłam jednak, to już będzie ostatni kosmetyk, płatków pod oczy Wam nie będę pokazywała, bo ostatnio gdzieś je omawiałam, chyba w projekcie Denko Wam o nich mówiłam. Bardzo dobre, ładnie jakby prasowały moją skórę, ale czy miałyby się znaleźć w ulubieńcach? Może te z Estederm chyba najbardziej bym tutaj chciała umieścić, ale no nie mam tutaj pod ręką, więc ich nie pokażę. Te z Chemisz z tą bułgarską różą też są dobre, no tylko że są silikonowe i one mi tam, wiecie, zjeżdżają, a w ulubieńcach musi być już naprawdę taki konkret. I tutaj też zastanawiałam się, czy pokazać ten kremik z Ole Henriksen. Im dłużej go stosuję, tym bardziej go lubię. On nie daje mi takiego nawilżenia. On jest bardzo podobny do tego z Madary. Raczej dla skóry takiej, powiedzmy, do 35 roku życia. No może jak ktoś ma naprawdę taką grubą skórę i w dobrym stanie, to ten kremik też by się sprawdził. Natomiast ja lubię go za właśnie takie rozświetlenie i takie delikatne nawilżenie. I on najczęściej u mnie stanowi właśnie taki pierwszy krok, bo tak jak Wam powiedziałam, już nawet nie pamiętam, co dzisiaj mówiłam, ja stosuję krem na krem. I na przykład serum peptydowe, jeden kremik, na przykład, który wiem, że bardzo dobrze nawilża, i później idzie krem bardziej odżywczy. I ja to mieszam na wszelkie sposoby i zawsze mi się to po prostu sprawdza. Kiedyś tak nie było, ale też moja skóra pod oczami wyglądała lepiej i nie musiałam ładować aż, wiecie, tylu warstw kosmetyków. U mnie sprawdza się warstwowa pielęgnacja. Im więcej, tym lepiej, ale to też zależy od pory roku. Zimą bardzo dużo, wiosną bardzo dużo, latem mniej. Lubię jakby formułę tego kremu, konsystencję. Ona jest bardzo fajna, ona tak pięknie się rozprowadza. Ma taki delikatny kolor. Nie wiem, ja słyszę, że wiele osób mówi, że on tak pięknie rozświetla skórę. Może jak jest skóra młoda, to rozświetlenie widać, a tu przy tych moich wszystkich załamaniach gdzieś to wszystko, to rozświetlenie się załamuje i nie widzę żadnego takiego rozświetlenia tuż po aplikacji, choć on ma takie zabarwienie troszkę podobne do korektora. I on ma taki zapach, który ja bardzo polubiłam, ale on jest specyficzny. On jest taki jakby jakieś przypalone zioło. Uwielbiam ten zapach.
bardzo mi się podoba. Zresztą kosmetyki Ole Henriksen, które ja mam jeszcze do twarzy, też przepięknie pachną, ale one tamte pachną bardziej cytrusowo, a ten jest taki inny, no taki szczególny zapach. Może nie wszystkim się spodobać, ale ja sobie jakoś ten zapach no, upodobałam. Także dla, ja wiem, że wśród moich widzów jest bardzo dużo młodych osób, bo ja śledzę statystyki, jest też sporo panów. Nie wiem, czy wy kryjecie się pod, nie wiem, nickiem swojego męża, czy tam nazwą, to dajcie znać, czy macie tam, nie wiem, Ela, Elżbieta, czy też są właśnie w statystyce, wykazuje mi statystyka 14% mężczyzn, ale to już nie o mężczyznach, chciałam powiedzieć o młodych dziewczynach. Zresztą ja wiem, ja wiele z was znam, rozmawiam z wami, spotykam się z wami, rozmawiam przez telefon, piszemy sobie maile, z komentarzy też wynika, że jesteście młode i że oglądacie mnie, bo nie wiem, bo wam przypadłam do gustu, czy też oglądacie mnie po to, żeby no, wprowadzić sobie jakąś dobrą pielęgnację albo polecić coś mamie, babci, więc mnie to niezwykle cieszy i ja właśnie moim młodym widzkom chciałabym zaproponować właśnie ten krem i madarę. Myślę, że jak jesteście gdzieś tam do 30 nawet 5 roku życia, to te kremiki was na pewno zadowolą. No i oczywiście pod te kremiki musicie nałożyć sobie Basic Lab, czyli serum pod oczy, peptydowe serum pod oczy. To jest hit, to jest naprawdę hit tego roku. No i tak, i uporałam się. Nie wiem, czy wszystko przekazałam. Tyle robiłam tych notatek. No, pewnie mogłabym bardziej to rozwinąć, ale po co? Myślę, że nie będziecie leniwe i zajrzycie sobie na stronę. Zresztą oczywiście zostawię wam tutaj wszelkie linki. Znajdę właśnie takie sklepy, gdzie dane kosmetyki są szeroko opisane, bo często są właśnie takie sklepy internetowe, że opis jest, wiecie, jedno zdanie. Dla mnie to jest po prostu za mało, chcę wiedzieć więcej, więc postaram się zostawić takie linki, żebyście miały dokładne opisy. Świeci się bateria na czerwono, więc ja już kończę i teraz chciałabym wam znowu złożyć wszystkiego dobrego w nowym roku, bo wybaczcie, i pewnie tak się będzie działo, bo ja nagrywam dość dużo i ja nie wiem, co kiedy się ukaże, więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Bądźmy szczęśliwsze w kolejnym roku, bardziej bezpieczne, tak żebym mogła, nie wiem, wiecie co, ja marzę o tym, żeby przytulić mojego tatę i pocałować go w policzek, tak, żebyśmy mogli się przytulać. Kończę, bo już łzy stanęły mi w oczach, bardzo wam dziękuję, liczę na wasze komentarze, na kciuki w górę, do zobaczenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się,